Witajcie! Dzisiaj 31 grudzień. Jeszcze wyobraźcie sobie, że udało mi się pożyczyć talerzówkę. No i próba zbombardowania tej zieleniny po wysypanym wapnie. Zobaczymy, jak to idzie. Na razie widzę, że tutaj trochę słabo, bo kolega pojechał, ale jakby nie łapała wszystkiego. Trzeba pewnie je będzie ustawić, o tutaj trochę lepiej widzę, zbombardował. Ale dlaczego tak? Ale pachnie ta ziemia pięknie. Dlaczego tak słabo to łapie? Zaraz zobaczymy. No, widok piękny. Talerzówka pożyczona od kolegi, polskiej firmy. Słuchajcie, fajny sprzęt. Co to mamy? O, widzicie, który to rok? 1970. Pokażcie mi nową talerzówkę, która ma 50 lat i wytrzyma, chociaż połowę tego, co ta. To się zleci po paru hektarach, a to będzie hulać jeszcze 200 lat. Bo to jest stara, nie staliwo. W każdym razie. Sprzęt przygotowany, niestety. Talerzówka okazała się za lekka. Nie bierze tego tutaj, fajnie wzięła, była lekka górka, coś tam złapało i poszło. Ale tu niestety za lekka, być może tutaj jest za twardo, albo ja nie wiem co. Po nowym roku zrobimy to dzieło. Także powinno nam to, tutaj położymy takie słupy betonowe, te co tam kroiłem, widzieliście. Poukładamy, turem się położy parę słupów. Dociąży się i powinno działać. No, także tu taka relacja z tego sprzętu. Mam nadzieję, że się podoba. No szkoda, że się nie udało nagrać tej roboty talerzowania. No ale nie udało się. Za lekko tutaj jest, w sensie na tej talerzówce. I musimy poczekać już po nowym roku. Teraz co? Idziemy świętować. Krótki filmik na pożegnanie 2019 roku. Sprzęt przygotowany na 2020. No i jedziemy z koksem. I co? Siadamy do 60 i kita! Trzymajcie się! Do zobaczenia! Cześć! A jeszcze zobaczcie, jak ładnie to wygląda z siewnikiem. Piękny zestawik. No i na przyszły rok, na wiosnę. Ogień, panie! Cofaj, cofaj! Dawaj, dawaj! Będzie! No dawaj na dół! Tutaj chciałem jeszcze zobaczyć tego Ursusa, co tu przy nim jest do zrobienia, jakie rzeczy jeszcze trzeba kupić. Pompa zdjęta, ale to trzeba ją zabrać, bo co tutaj, żeby ona nie była tutaj na wierzchu, bo jak będzie padać czy coś, to ona się po prostu niepotrzebnie może zniszczyć. A po co to? No. Wężyki tutaj, rurki, wszystko to cięgiełko. No zobaczymy, trzeba to będzie tutaj to zmontować. Tutaj zobaczmy do tego, aha, tutaj tego cięgiełka, tego sprzęgiełka nie ma, ale to jest to, co ja kupiłem, więc to powinno pasować. Ta rurka, aha, tą rurkę kupiłem, widzicie? I tą. W sumie trochę niepotrzebnie, no ale jak będą nowe, to nowe. Te się tam nie zepsują. Co, węże na pewno będę kupował, przy czym teraz nie, bo to jeszcze nie czas do tego, a tu trzeba będzie to odpalić, zobaczyć, jak to się da odpalić, no to wtedy jesteśmy w domu z tą robotą,
Chłodnica wygląda całkiem rzeźko, oprócz tego, że tutaj jest pęknięcie, to się polutuje i będzie dobrze. Starego typu, oryginalna, także to jest dobrze, bo to się nie będzie sitkowało. Co? Śruby podkręcane, ale to wszystko dokręcimy tak jak trzeba. No trzeba skompletować, no zobaczyć, co tutaj dużo gadać. O, korek tego paliwa, tam sucho w zbiorniku, więc też trzeba będzie z piątkę kupić do tego, żeby to łaziło. Co jeszcze? Pompę zabiorę w każdym razie do auta. Tutaj ta osłonka na filtr, nie wiem jak to tam się, trzeba będzie to też wyczyścić, sprawdzić, poczyścić. Co, obciążniki naprzód na pewno będę potrzebował. Tutaj zamiast tej prądnicy wrzucę alternator. To jest założony dopiero, czy co? Co tu mamy jeszcze? Słuchajcie. Aha. Tu jest ten gaz. No tu trzeba będzie jeszcze parę rzeczy. Aha, tu widzicie te. To muszę przerzucić do tego żółtego. Te wzmocnienia. I to muszę zrobić czym prędzej, ale też na razie teraz nie mogę. Patrzę co tutaj jeszcze trzeba by z takich rzeczy przygotowawczych. Aha, tu jest ten też, to mocowanie. Nie odkręcę palcami. Nie, to się trzyma mocno. No to tyle, to tylko taki krótki rzut okiem na ten, na 60, co tu trzeba będzie jeszcze do niej. Zobaczmy jeszcze kolumna. A kolumna kierownicza, ona jest tam pęknięta. Ale to się jakoś zrobi, będzie dobrze. No muszę się tak po prostu przygotować jeszcze do tego ciągnika. Dobra, bierzemy pompę. Idziemy ją schować. No i co? Opony jeszcze takie do jazdy. Nie będzie jeszcze tragedii. Także coś na pewno porobię na tych oponach. Z przodu zobaczymy, to przód to tam się niewiele liczy, ale no co, no zmęczony ciągnik trochę po prostu, trzeba przy nim sporo roboty, ale będzie łaził, no. Żeby go odpalić, to już jest dobrze. Skrzynia biegów jest dobra, bo sprawdzana. Kolega sprawdzał, a resztę po prostu odpalić, to pochodzi. Nie trzeba będzie się przejmować. O, widzicie, słuchajcie, zapomniałem o tych śrubkach tutaj do tej skrzyni. Jeszcze muszę te śrubki kupić, bo tutaj tego nie ma. No dobra, to jeśli chodzi o taki krótki, szybki filmik co do tej 60 z turem. No i tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.